Aniu, to witam wszystkich na JavaScriptie od podstaw. Dzisiaj nauczymy się najistotniejszych funkcjonalności JavaScripta. Zakładam, że nie macie znajomości programistycznych, że zaczynamy tutaj zupełnie od zera. I jest to pierwsza część. Przez kolejne części będziemy poznawali kolejne funkcjonalności. Tutaj planuję poza wstępem, poza ustawieniem środowiska i konsolą omówić wartości oraz zmienne. Na początku prezentacji załączyłem dwa takie przydatne linki. Jeden to jest link do książki. Ja piszę to w ramach, znaczy cała ta prezentacja jest oparta o książkę, którą piszę. Ta książka jest takim, powiedzmy, projektem dla Was. Ona będzie dostępna w postaci artykułu w internecie oraz w postaci papierowej. Po możliwie tanio, bo nie planuję na niej zarobić, planuję przekazać na niej jakąś wiedzę i dlatego też Was bym bardzo prosił o to, żeby jeżeli Was to niewiele kosztuje, żebyście pomogli poprzez komentowanie, co rozumiecie, czego nie rozumiecie, więc jak wejdziecie w tego pierwszego linka, on też jest na wielu naszych grupach udostępniany. Tu jest program Nauczmy się razem JavaScript. Tu są już dosyć spora ilość rozdziałów. Te rozdziały są wciąż jeszcze układane, wciąż jeszcze graficzka robi obrazki do nich. Natomiast są to już dosyć dojrzałe rozdziały. I wy z zewnątrz jako osoby powinniście być w stanie je widzieć. I co więcej, powinniście w stanie być komentować, jeżeli wejdziecie na to z zupełnie nowej karty. Tutaj macie taki przycisk koment, jak nie go przyciśniecie, zalogujecie się, będziecie w stanie komentować i na takie komentarze będę Wam możliwie szybko odpowiadał, a jednocześnie liczę na to, że zainspirują jakieś usprawnienie w tej książce. Też jeżeli ktoś w ogóle chce się zaangażować w ten projekt bardziej, to jest możliwość zostania recenzentem. To jest coś, o czym może wspomnę trochę więcej później. Więc książka jest pisana z myślą o, jak to mówię, z myślą o 40-letniej nauczycielce, o nie wiem, 35-letnim kierowcy taksówki. Jest pisana z myślą o osobach, które moim zdaniem najbardziej potrzebują nauki programowania, bo programowanie staje się, znaczy jest bardzo przydatną umiejętnością i to nie tylko programistom się przydaje, ale również korzystają z niego, korzysta się z niego coraz szerzej. Można pisać drony, można pisać boty, można zbierać różne dane, można oprogramować naprawdę dużo różnych rzeczy. Natomiast przede wszystkim wiem, że wiele osób ma problemy, znaczy wiele osób w zmieniającym się świecie chciałoby się nauczyć programowania jako tej łatwej, przyjemnej, dobrze płatnej profesji w czasie, kiedy w ich poprzedni zawód niestety być może jest trochę, świat stawia wyższe wymagania. I dlatego właśnie do tego projektu przystąpiłem. Dlaczego uczymy się JavaScripta? Dlatego uczymy się JavaScripta, ponieważ wydaje mi się, że jest to najprostsza droga, żeby zostać programistą, a równocześnie jest to bardzo przydatny język, jeżeli programistą ktoś nie chce być. Jako, nie wiem, właściciel małego biznesu, znajomość HTML-a i JavaScripta może pomóc Ci zbudować stronę internetową, dzięki której może taniej będziesz mogła sprzedawać swoje usługi. JavaScript często przydaje się też różnym pracownikom, powiedzmy, korporacji, którzy w bardziej rozbudowanych systemach piszą skrypty, najczęściej właśnie w JavaScriptie. I wreszcie testerom Cypress, bardzo popularny framework do testowania. Nie wiem, czy nie najpopularniejszy wcześniej, bo Selenium bardzo popularny, no, właściwie zdominowało rynek, ale w ostatnich latach ten Cypress się po prostu tak spopularyzował. No, są też inne, test cafe i wszystkie rzeczy oparte o Selenium. Natomiast jest to rzeczywiście łatwa i wydajna droga, żeby pisać testy jednostkowe. No więc tyle tytułem wstępu do JavaScripta. Już może przechodząc konkretnie do tematu, bo pewnie
Zastanawiacie się, czym jest to oprogramowanie, w jaki sposób ja chciałbym Wam je przedstawiać. I jest tutaj taka częsta metafora, że programowanie jest jak zbiór instrukcji, które przekazujemy komputerowi. To jest tak, jakby mama dziecku chciała dokładnie opisać, co powinno to dziecko zrobić. Mogłoby zostawić taką instrukcję: nastaw piekarnik na 200 stopni, poczekaj, aż piekarnik się zagrzeje. Dokładnie takie same instrukcje przekazujemy w programowaniu do komputera. No i komputer je wykonuje jedna po drugiej. To są oczywiście dwa istotne elementy. Jednym jest to, że ten kod powinien być zrozumiały dla komputera i tym będziemy się zajmowali przez następne dni. To są odpowiednie funkcje, odpowiednia semantyka. Powiedzmy, że gramatyka języka. No i jest drugi aspekt, czyli że powinien być czytelny dla innych programistów, no bo przecież na tym kodzie zazwyczaj więcej osób pracuje. Być może ty będziesz pracowała za, nie wiem, za parę lat i dobrze wtedy rozumieć, o co chodziło. Tego pewnie będziecie się uczyli dopiero w następnych krokach, natomiast już na starcie przeczulam, do pewnego momentu nauka programowania jest bardzo techniczna, od pewnego momentu jest bardzo humanistyczna. Jakby bardzo doświadczeni programiści więcej zastanawiają się, jak coś będzie zrozumiałe przez innych ludzi, czyli aspekty humanistyczne, niż jak coś będzie zrozumiałe przez komputer. No i dokładnie tak jak w tej instrukcji w programowaniu stawiamy kolejne komendy, za chwilę będziemy dokładniej się im przyglądali. Kolejne komendy, które się wykonują jedna po drugiej, czyli najpierw pierwsza linijka zostanie wykonana, ta się wydrukuje najpierw, potem druga linijka i wreszcie trzecia linijka. Przypominam o komentarzach, jeśli coś jest niejasne. Więc gdzie możemy wykorzystać JavaScript? Najbardziej oczywistym środowiskiem do używania języka JavaScript jest przeglądarka. Po to on powstał. JavaScript powstał, żeby nadać trochę życia naszym stronom internetowym. Strony internetowe są pisane w takim języku, znaczy opisywany ich wygląd jest w takim języku nazwanym HTML, Hypertext Markdown Language. Natomiast czysty HTML wyłącznie opisuje, jak coś ma wyglądać, czyli czysty HTML to jest statyczna strona, praktycznie nic się na niej nie zmienia, stoi sobie i się nie rusza. Takie strony kiedyś były popularne. W dzisiejszych czasach bardzo rzadko się już zdarzają. Współcześnie na tych stronach są jakieś animacje, przejścia, single page, klikniesz gdzieś, jakiś dialog się pojawia. To wszystko to jest JavaScript. Całe to życie na stronie to jest JavaScript. Bardzo Wam polecam programować w Chromie. Zaraz Wam pokażę kilka fajnych narzędzi, które Chrome nam daje. Natomiast zdaje się, że jest to najbardziej, znaczy wydaje mi się, że jest to najbardziej popularna przeglądarka wśród programistów frontend, czyli właśnie piszących w JavaScriptie. Wydaje mi się, że jest to najlepsza do tego przeglądarka, mimo że inne też dają różne ciekawe narzędzia, to naprawdę Chrome w ogóle zaczął ten trend i bardzo, bardzo daje przystępne narzędzia. No dobrze, więc żeby odpalić JavaScript w przeglądarce, potrzebujemy taki minimalny kod HTML. Ja ominę tłumaczenie go, jest kupa świetnych kursów na temat HTML-a. Na ten moment wiedzcie tylko, że potrzebujecie takiego oto kodu. No i w tej sekcji script, czyli pomiędzy tym otwarciem a zamknięciem tego słówka script, możecie umieścić swój kod HTML. No i jeżeli będziecie chcieli coś takiego zrobić, znaczy bardzo Was zachęcam, żebyście teraz coś takiego zrobili, to co potrzebujecie zrobić, to potrzebujecie przekopiować taki plik. No, najprościej jest utworzyć jakiś nowy plik. Niestety na Macu tworzenie nowego pliku nie jest aż takie proste jak na innych systemach operacyjnych, jak na przykład na Windowsie czy na Linuxie. Natomiast ja mogę sobie ułatwić
Mogę sobie ułatwić i po prostu przekopiować sobie dosłownie dowolną rzecz. Ja ją nazwę page HTML, a wy możecie ją nazwać index HTML. Ta końcówka jest ważna, to powinno być HTML na końcu. Teraz jest to plik typu HTML, czyli właśnie plik, którym będzie znajdowała się nasza strona. No ja przekopiowałem jakiś plik, więc tam jest jakiś totalny chaos. Natomiast jeżeli go otworzę w dowolnym programie, który interpretuje czysty tekst, ja zobaczę, co jest w środku, tak? No tutaj będzie jakiś, jak wspominałem, totalny chaos. Możemy to sobie oczyścić. No i chciałbym dodać, że to jest bardzo ważne, żeby mieć program, który interpretuje plik w trybie czysto tekstowym. Word nie jest takim programem. Word zawiera kupę jakichś informacji o formatowaniu, wielkościach liter, różne rzeczy. Nagłówkach, marginesach. Tych rzeczy nie powinno być. My potrzebujemy mieć czyściutki pliczek, który zawiera wyłącznie tekst. I żeby to zrobić, najłatwiej jest w Windowsie użyć po prostu notatnika. Notatnik trzyma czysty tekst. Na Macu najłatwiej jest użyć Xcode, a jeszcze lepiej, jakbyście zainstalowali jakieś środowisko programistyczne. JavaScript wymaga wersji płatnej. WebStorm. Ja najczęściej korzystałem ze środowiska do programowania, czyli z programowania, z programu, w którym się programuje o nazwie WebStorm. Wiem, że bardzo popularny jest także no, wypadło mi z głowy. Ja generalnie korzystam najczęściej z IntelliJ-owego toolchaina, ale znajdziecie na pewno łatwo JavaScript editor. Znajdziecie łatwo dużo edytorów do programowania w JavaScriptie. Sublime Text to taki bardzo podstawowy. O właśnie, Visual Studio Code na Windowsie bardzo popularne narzędzie. Tak. Więc jak już przekopiujecie sobie ten tekst, wszystko, co się znajdzie tutaj, będzie kodem, który się uruchomi. Ten, jak dwukrotnie kliknę albo jak przeciągnę do przeglądarki, to ta stronka mi się uruchomi. Ona jest pusta w tym momencie, bo tu po prostu nic nie ma. Natomiast możecie mi wierzyć, ta strona się odpaliła. Po czym mogę to poznać? Najprostszy sposób to umieścić tam jakiś kod JavaScript. I tutaj chciałbym Was zapoznać z taką bardzo prostą funkcją, z takim bardzo prostym elementem w JavaScriptie. Mianowicie możecie napisać alert. Alert, czyli, no wiecie, alarm, tak? Alert wyświetla okno informujące o czymś, na przykład, nie wiem, ważna informacja. Okej. Widzę, że pewnie jakieś uprawnienia. Dobra, zmodyfikuję indeks HTML. A może przez. No, nieważne, powinno się zapisywać mimo wszystko. Otwórz w aplikacji indeks HTML i proszę, wyświetla się komunikat ważna informacja. Jest to już jakiś sposób, przez który można zobaczyć, jak nasz kod JavaScript działa. Bo zobaczcie, odpaliłem jakąś funkcję, wyświetliłem jakiś tekst i ten tekst został wyświetlony w postaci takiego alertu. Natomiast no, byłoby to bardzo niewygodne, więc potrzebujemy trochę lepszego sposobu na wyświetlanie tego, co się wydarzyło w naszym programie. No i tutaj przychodzi nam z pomocą trochę inna funkcja. To jest funkcja, która wyświetla coś do konsoli. Zapoznajcie się z nią, jest to podstawa przy nauce JavaScripta, będzie to podstawa przy nauce do nas. To jest dosyć zabawna funkcja, jest ona bardzo powszechnie używana na stronach internetowych, a nieprogramiści rzadko kiedy w ogóle o tym wiedzą. Ponieważ jak ja to odpalę,
to na stronie się absolutnie nic nie wyświetla. Nie ma tutaj żadnego znaku, że ta funkcja została wyświetlona, ponieważ ona wyświetliła ten komunikat w konsoli, czyli w takim specjalnym miejscu przeznaczonym dla programistów. I teraz, żeby wejść do konsoli, potrzebujecie zrobić trzy kroki. Najpierw kliknąć prawym przyciskiem myszki gdziekolwiek na stronie i wybrać opcję zbadaj. Są bardzo ważne kroki, one są tutaj też opisane w książce, tak? Krok po kroku. Klikamy prawym przyciskiem. A i to jest ten moment, kiedy koniecznie wejdźcie, albo zróbcie na YouTubie, na którym oglądacie, albo koniecznie wejdźcie w jakąś stronę i to zróbcie. Bo należy to przećwiczyć, to Wam naprawdę bardzo się przyda w przyszłości. Więc prawym przyciskiem myszki i zbadaj. Tutaj mamy właśnie narzędzia dostarczone nam przez Chroma dla programistów. I to już jest bardzo fajne miejsce. Tak zupełnie nawiasem mówiąc, to jest miejsce, w którym ja mogę sobie na przykład przeedytować to, co się tutaj dzieje. Czyli mogę sobie przeedytować to i zrobić, nie wiem, jakiś pseudotekst, który mi się wyświetli. A oczywiście nie zmodyfikowałem tej strony. Tutaj można sobie robić jakieś różne zabawne żarty. Wejdź sobie na Google i na przykład zamiast szukaj z Google można sobie zamienić na cokolwiek innego. Nie będę podrzucał może bardziej konkretnych pomysłów, ale zamieniłem na nie szukaj z Google. Więc jest to takie częste narzędzie, z tego różni żartownisie sobie odpalają jakieś stronki, coś na niej zmieniają i potem mówią: hej, chodź, zobacz, tu jest coś dziwnego. Oczywiście to zmienia tylko tą lokalną kopię tej strony, więc to nie ma żadnego wpływu na innych użytkowników. Jak również, jak odświeżę sobie tą stronę, to wszystko po prostu zniknie, więc nie ma co się nakręcać. Natomiast jest to bardzo fajne, przydatne narzędzie do testowania różnych zmian. Co by się stało, gdybyśmy coś przesunęli, zmienili, podmienili itd., itd. Warto o nim wiedzieć. No i tutaj w drugiej zakładce, wśród tych naszych narzędzi, jest właśnie konsola. I teraz zobaczcie, w konsoli pojawił się tekst, który wyświetliliśmy. Czyli gdy tutaj zrobiliśmy console.log, to jest tekst, tutaj pojawił mi się, to jest tekst. Jeżeli bym umieścił tutaj drugi, to jest następny tekst. Bam. Widzę, że on mi chyba nie pozwala na zapisanie, dlatego. Nie wiem, dlaczego mi nie pozwala na zapisanie. No nieważne. Coś i tak ja nie korzystam z tego Xcode'a, ale chyba coś mi się popsuł. Chyba coś mi się popsuł Xcode. Nieważne, możecie mi uwierzyć, że gdybyśmy wyświetlili dwa teksty, to by się dwa teksty jeden po drugim tutaj wyświetliły. I to jest najbardziej naturalne środowisko do używania JavaScripta. Przyda Wam się w przyszłości. Natomiast ponieważ pętla zmieniam w pliku, idę na stronę i odświeżam, jest za długa, to nie jest to środowisko docelowe, z którego będziemy korzystać. Teraz z czego będziemy korzystać? Tu są dwie bardzo przyjemne możliwości. Pierwsza możliwość to jest właśnie ta konsola, bo widzicie, to co się tutaj dzieje, znaczy tutaj w tej konsoli mamy możliwość pisania kodu JavaScripta i go wywoływania. Czyli jak tutaj sobie napiszę console.log, no i coś tam, to coś tam mi się wyświetli w mojej konsoli. Więc już mogę przy użyciu tej konsoli badać, jak działa JavaScript, tak? Jest to jeden sposób na badanie, jak działa JavaScript. On jest niestety, on jest bardzo przydatny. Ja bardzo często go używam, jeżeli coś na szybko, jakieś rzeczy na szybko chcę zmienić. On się też przydaje, jak chcę coś zrobić na stronie, bo ja mam dostęp tutaj z tej konsoli, mam dostęp do tego, co się dzieje na tej stronie, więc jak chcę jakieś dane zebrać ze strony, to jest tak zwany data scraping, to używam zazwyczaj tej konsoli do tego.
Tutaj są też inne fajne narzędzia, jak można podglądać, jakie requesty, co jest w cache'u i tak dalej, ale to już może przy innej okazji. Więc to jest bardzo fajne narzędzie, ale ono jest ograniczone. Przede wszystkim dlatego, ponieważ nie można robić redeklaracji zmiennych. To jest coś, o czym będziemy dopiero mówili na koniec dzisiejszego dnia, jak się wyrobimy. Natomiast jest to pewne ograniczenie, że jak coś już zdefiniujemy raz, to takie już to zostaje. Nie jest to przyjazne, kiedy wielokrotnie robimy eksperymenty metodą prób i błędów, co jest typowe dla procesu nauczania. I stąd opcja, do której chciałbym Was zachęcić, żebyście używali. Ja znowu opisałem to w książce, wszystko tutaj pisałem w tej książce i tam dałem konkretny przykład. Natomiast, żeby może nie promować jednego narzędzia konkretnie, powiem ogólnie, jak to znaleźć. Jest taki, powiedzmy, typ narzędzia dla programistów, który nazywa się REPL. I REPL, czyli no to jest pętla read, evaluate, print. Read, evaluate, print, loop. OK. To jest taki skrótowiec dla narzędzia, który pozwala nam szybko przetestować, jak działa jakiś fragment kodu. I jak do tego wpiszecie JavaScript, taki znowu mała podpowiedź. Jak wyszukujecie czegoś na temat JavaScripta, nie musicie pisać w pełni JavaScript, wystarczy, że wpiszecie JS. To będzie mniej więcej równoznacznie funkcjonowało. A czasem nawet lepiej, bo po prostu ludziom się nie chce pisać pełnej nazwy JavaScript. Więc jak wpiszecie sobie REPL.js, widzę, że w tym momencie dominuje taka stronka REPL i to ona jest bardzo w porządku. Widać po kliknięciu, że już z niej korzystałem. Natomiast nie jest to jedyna opcja, więc może od razu zrobimy kilka opcji. I tutaj po lewej stronie macie miejsce, gdzie możecie pisać swój kod. Tutaj dostajecie też różne podpowiedzi. Czy tu jest czysty JavaScript? Nie, nie jest. No to niech zostanie node. Console log i mój tekst. I jak nacisnę przycisk Run, to ten kodzik zostanie uruchomiony. Praktycznie tak samo działają niemalże wszystkie REPLE. Co mi się tutaj zadziewa? Ten REPL akurat nie wyświetla konsoli, tylko wyświetla wynik jakiejś operacji. To powiedzmy, że działa troszkę inaczej. Ale jak wiecie, jak operować na wynikach, to sprowadza się to praktycznie do tego samego. Tutaj mamy jakiś, który widzę, że nam konwertuje na Babel. O, to nie będzie akurat dla nas przydatne. To może też nie będzie tak przydatne. To zostańmy przy REPL IT. Jest to dobre. Natomiast jestem pewien, że jak poszukacie, to znajdziecie więcej analogicznych narzędzi. Są też REPLE dla HTML-a, w którym testuje się nie tylko czysty kod HTML, ale całą stronę internetową. Dobra, może ominiemy to. Czy to jest potrzebne? No dobra, to wracając do naszego tematu. Bardzo bym chciał, żebyście w tym momencie wszyscy mieli jakiegoś repla, na którym będziecie mogli testować swój kod. I najlepiej by było, żebyście podążali za naszymi przykładami i testowali je w tym replu. Ja też będę go miał tutaj na podorędziu i jak będziemy z następnymi przykładami szli, to będziemy to wykorzystywali. Dwie rzeczy jeszcze, zanim przejdziemy do konkretów. Mamy w programowaniu koncept komentarza. Komentarz to jest coś, co jest zupełnie ignorowane przez kod, przez interpretę, przez maszynę. Natomiast jest umieszczane dla innych programistów. W JavaScriptie wystarczy, że umieścimy dwa ukośniki, dwa, no,
dwa ukośniki i wszystko w tej linijce będzie zupełnie zignorowane przez interpreter. Może powiem jeszcze, że mówię interpreter. Interpreter, czyli masz program, który czyta wasz kod JavaScript. To w naszym przypadku jest to najczęściej przeglądarka internetowa, choć nie musi tak być, ale najczęściej jest to przeglądarka internetowa, która właśnie czyta po kolei, linia po linijce, wasz kod JavaScript i wykonuje to, co się tam dzieje. Natomiast jak natknie dwa ukośniki, to zupełnie ignoruje tą linijkę. No. Ukośniki mogą się znajdować już po jakimś kodzie, czyli ten kod zostanie wykonany, natomiast to już zostanie zignorowane. I we wszystkich przykładach w książce wykorzystuję te ukośniki w ten sposób, albo czasem, żeby coś skomentować. Natomiast praktycznie zawsze, kiedy jakiś console log, czyli właśnie ta nasza operacja drukująca coś do konsoli, coś drukuje, po tym umieszczam te dwa ukośniki informujące, co zostanie wydrukowane w tym miejscu. Czyli ja tutaj robię console log witaj świecie, w związku z czym informuję, że wydrukuje się witaj świecie. To zobaczycie jeszcze, będzie przydatne w następnych częściach. Drugą informacją są średniki. Jest mała wojna w świecie JavaScriptowym o średniki. Nie będę się w nią zbytnio mieszał. Szanuję osoby, które uporczywie te średniki stawiają po każdej linijce. Natomiast są one w zupełności opcjonalne, czyli te średniki tutaj, one mogą być pominięte. One są przez niektórych, może nawet przez wielu programistów używane. Nawet nie wiem, co jest w większości. Przez wielu programistów są używane, ponieważ w pewnych przypadkach one mogą zabezpieczać nas przed błędami, ale to są naprawdę, naprawdę rzadkie przypadki i w takim prostym użyciu JavaScripta, w jakim wy stosujecie, będziecie stosowali, nie sądzę, aby zrobiło to wam jakąkolwiek różnicę. Żeby uprościć nasz kod, zdecydowałem się w całej książce, w całej prezentacji tych średników po prostu nie stawiać. Jedna taka wzmianka, gdzie średnik robi różnicę, to jest wtedy, kiedy oddziela dwa fragmenty, dwa wyrażenia tak naprawdę. Czyli one, jeżeli by znajdowały się jedno pod drugim, no to wtedy nie potrzebowałyby tych średników, ale jeżeli chcielibyśmy je umieścić jedno za drugim, czyli w tej samej linijce, to wtedy musielibyśmy je oddzielić średnikiem. Mam tutaj pytanie, czy używając console loga można w nim robić funkcję? Tak, będziemy, znaczy chciałbym to tak po kolei obudować, ale generalnie funkcja zwraca wartość. Wartość może zostać wypisana z console loga, więc rozumiem, że chodzi o taki przypadek, do którego tutaj będą elementy, które dopiero omówimy. Natomiast, żeby szybko odpowiedzieć na pytanie, załóżmy, że mamy jakąś funkcję, która zwraca jakąś wartość. Teraz ja mogę zinterpretować to pytanie na dwa sposoby. Jeden to jest, czy mogę wewnątrz console loga wydrukować wartość funkcji. Nie, odpowiedź jest tak, mogę. Tutaj zostanie wydrukowane 10, ponieważ wywołanie tej funkcji, coś o czym, przepraszam, całą resztę dojdziemy za chwilę, wywołanie funkcji zwraca nam 10, w związku z czym ona zostanie wydrukowana. Będzie to na następnej części. Jest jeszcze druga potencjalna interpretacja, którą też pokazuję zresztą w książce, czy mogę wydrukować funkcję, czyli ciało tej funkcji. Odpowiedź jest również tak. Tu akurat widzę, że jest tylko function A. To, w jaki sposób jest drukowana funkcja, to zależy od środowiska. Akurat Node rzeczywiście tak upraszcza sobie, nie drukuje tego wszystkiego, bo to potrafi być masywne. Natomiast zobaczmy, jak to w konsoli wygląda. A no proszę, konsola praktycznie wydrukowała nam całe ciało funkcji, tak? Czyli drukuje wszystko, co się tutaj dzieje. Tak zupełnie nawiasem mówiąc, console log to też jest jakaś funkcja. I
I tutaj też jesteśmy w stanie ją wydrukować. Tylko, że to jest kod natywny, czyli coś, czego nie możemy zobaczyć, bo jest wbudowane w przeglądarkę. Dobra. To wracając do naszego naturalnego flow, chciałem, żebyśmy pomówili. A, sekundkę przerwy. Zastanówcie się może, czy coś wzbudza Wasze wątpliwości i zadawajcie śmiało pytania na czacie. Będę starał się na nie odpowiadać. Ok. To chciałbym, żebyśmy pomówili o wartościach. Czym są wartości? Kiedy używaliśmy tego console loga, jeszcze coś, co pewnie jest dla Was magiczne, ale z czasem będzie coraz bardziej jasne, wrzucaliśmy do niego jakiś tekst w cudzysłowach. I możecie się zastanawiać, co to właściwie jest i dlaczego to jest w cudzysłowach. Widzicie, w kodzie, jeżeli coś stoi jakby samodzielnie, tak jak tutaj console czy log, to jest jakaś część języka, tak? To są akurat, no, to są zmienne tak naprawdę. Natomiast jest też możliwość stworzenia pewnych typów wartości, czyli jakichś już konkretnych obiektów. No i wartość, czyli coś, co, no wiecie, wartość, można o tym myśleć jako o jakimś obiekcie, o jakiejś rzeczy, którą można ustawić, przekazać, coś z nią zrobić. I żeby oddzielić właśnie wartość tekstową, żeby może określić wartość tekstową jako coś dosłownego, no używamy tych cudzysłowów. Jest to w sumie dosyć podobne jak w języku pisanym. W języku pisanym mogłem powiedzieć: wypisz, witaj świecie. On nazywa się Michał Maluszewicz, cokolwiek. Wtedy otoczyłbym tą konkretną wartość, może we średniki, żeby powiedzieć, że to jest konkretna wartość. I tak samo w JavaScriptie dokładnym odpowiednikiem powiedzenia wypisz, witaj świecie jest console log. Witaj świecie, właśnie w cudzysłowach. Tak jak w języku pisanym mamy różne typy cudzysłowów, tak samo w JavaScriptie możemy używać różnego typu cudzysłowów. W tym konkretnie przypadku te cudzysłowy podwójne, pojedyncze i ten grave accent, czyli albo backtick, jak różnie się na niego mówi. Nie jestem pewien, jak on się po polsku nazywa. Chyba to jest jakieś spolszczenie grave accent, czyli coś w stylu accent grave'a. Natomiast no to jest to na Windowsie w lewym górnym rogu z shiftem, a na Macu zaraz obok shifta na dole. Pierwsze dwa były wprowadzone dużo wcześniej. Dlaczego są dwa alternatywne? Odpowiedź jest chyba trochę głupia, bo podwójny jest po to, żeby w środku można było dosłownie traktować pojedynczy, a pojedynczy po to, żeby w środku można było podwójny traktować dosłownie. Wydaje mi się, że to jest trochę odpowiedź na to pytanie. Nie znam innej. Których z nich się używa? Znów, odpowiedź jest: różne zespoły różnie traktują. Wydaje mi się, że w świecie czystego JavaScripta raczej używa się podwójnych cudzysłowów na stronach internetowych. W klasycznym świecie. W świecie Reacta, Angulara, Vue, czyli powiedzmy bardziej współczesnego front-end developmentu, chyba popularniejsze są albo podwójne cudzysłowy, albo ten grave accent. Ponieważ jednak to nie jest jasne, zdecydowałem się na użycie podwójnych cudzysłowów, jako że wydają mi się takie najbardziej naturalne, ale wy możecie je używać naprzemiennie. Jedna to istotna różnica to jest ten grave accent, który ma pewną dodatkową właściwość, o której nie będziemy mówili, ale która czyni go bardzo, bardzo fajną, przydatną rzeczą w takim trochę bardziej zaawansowanym programowaniu. Ja tu mówię o template'ach, natomiast poza tą dodatkową funkcjonalnością nie kojarzę, żeby te trzy zapisy się zbytnio od siebie różniły. Zdecydowałem się na używanie podwójnego cudzysłowu. I teraz tak, w języku pisanym jesteśmy w stanie powiedzieć: hej,
wypisz to i to, a potem to i to. W pewien sposób łączyć dwa teksty. W JavaScriptie również jesteśmy w stanie połączyć dwa teksty i robimy to przy użyciu plusa. Widzicie, witaj, przecinek, spacja to jest jedna wartość. Ona jest otoczona cudzysłowami i jest tutaj reprezentuje pojedynczą wartość. Świecie to jest druga wartość. Natomiast plus to jest operacja, która te wartości ze sobą łączy. Dokładnie tak samo, jak gdybyśmy mieli jakieś liczby. Widzicie, liczby również są wartością. Jest to no, inny typ wartości, natomiast to też jest wartość. Też może być umieszczona w console logu. W JavaScriptie wykorzystujemy zapis matematyczny, czyli oddzielamy część jednostkowo od części dziesiętnej przy pomocy kropki, nie przy pomocy przecinka, tak jak się to robi w języku polskim. No i liczby w JavaScriptie mogą być właśnie liczbami dziesiętnymi albo nawet liczbami ujemnymi, oczywiście również tam ujemne, dziesiętne i tak dalej. I każda z liczb jest wartością. Na liczbach można również wykonywać pewne operacje, i tutaj jest cały szereg różnych operacji, które możemy wykonywać, takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Ten procent to jest coś, co ci, co mają na świeżo szkołę, pewnie mogą jeszcze kojarzyć, czyli reszta z dzielenia, ile to zostanie, jak podzielimy jakąś liczbę przez jakąś liczbę. Tak? Tutaj mamy 3 przez 2, no i resztę z dzielenia 1, 10 przez 8, resztę z dzielenia 2, 2 przez 4, resztę z dzielenia 2, bo 4 jest większe, czyli żadna czwórka się nie mieści. Mamy też podnoszenie do potęgi. Tutaj taki niuansik, to różnie w różnych językach programowania wygląda. W JavaScriptie to są dwie gwiazdki, czyli 2 razy razy. Cała reszta jest chyba dosyć jasna. Mnożenie to jest razy, czyli gwiazdka. Dzielenie to jest ukośnik. No i jak widać, to wszystko działa. Więc jakby ktoś potrzebował kalkulatora na szybko, to w dowolnym miejscu, nawet w prezentacji Google'a, console log 10 razy 30 minus 70. Cokolwiek potrzebujecie, jest pod ręką. JavaScript rzeczywiście, no to są języki programowania, one się wywodzą od kalkulatorów. Na koniec dnia praprzodkiem komputera był przecież kalkulator. JavaScript może być używany jako kalkulator spokojnie. Zachowuje poprawną matematyczną kolejność operacji, co znaczy, że 1 plus 2 razy 3 to jest 7, a nie 9, ponieważ mnożenie jest wykonywane przed dodawaniem. Jeżeli chcemy to zmienić, możemy używać nawiasów, dokładnie tak jak w matematyce. No i tutaj mamy różne inne przykłady już bardziej złożonych operacji. 1 do potęgi drugiej, dodać 2 do potęgi drugiej, 3 do potęgi drugiej, 4 do potęgi drugiej, 5 do potęgi drugiej. I tak się możemy bawić w kalkulator. To. Mam dla Was pierwsze ćwiczenie. Będę miał dla Was dosłownie chyba trzy ćwiczenia w tym kursie. Natomiast bardzo chciałbym, żebyście je wykonali. Czy to przy użyciu Repla, czy to przy użyciu konsoli. Chciałbym, żebyście użyli JavaScripta, by ustalić, ile to jest. No i najpierw mamy 1 razy 2 plus 3 razy 4 plus 5 razy 6 plus 7 razy 8 plus 9 razy 10. Potem mamy to samo, tylko otoczone nawiasami, tak żeby operacja dodawania wykonywała się jako pierwsza. Potem mamy to samo, tylko z operacją dzielenia i mnożenia. I na koniec mamy 2 do potęgi dziesiątej. Tak jeszcze możecie na intuicję powiedzieć, czy druga będzie większa od pierwszej, czy trzecia będzie większa od 1 i czy czwarta będzie większa niż.
1000. I jak już to skończycie, to piszcie na czacie, skończyłem, albo może nawet wasze odpowiedzi i wtedy ja przejdę do odpowiedzi. No, jest nas mała grupka, więc nie patrzcie na innych. Jest potrzeba, żeby każdy się zaangażował. Okay, dostałem pierwszą odpowiedź. Macie 10 sekund zapasu, bo ja mam opóźnienie 10-sekundowe. Więc zobaczmy, jak z pierwszym. Widzę, że mi tutaj mojego right clicka przyblokował Chrome, ale już mam. Spadaj, console, bam, 190. Zupełnie, zupełnie słuszna odpowiedź. Jak tam to drugie? Analogiczne pytania są w książce, więc mała ściągawka jest taka, że można sobie po prostu przekopiować z książki. W drugim mamy odpowiedź 62700. W trzecim coś mi się wydaje. Dzielimy na koniec przez 10, ale tu są dwa mnożenia, więc jest więcej mnożeń niż dzieleń, więc jest więcej od jedynki. Gdyby było o w ten sposób, to byłoby pewnie mniejsze od jedynki. Nie, bo teraz skończymy na mnożeniu, czyli znowu będzie większe od jedynki. Pewnie teraz byłoby mniejsze od jedynki. Tak. No i 2 do 10 to dwie gwiazdki, 2, dwie gwiazdki, dziesiątka, 1024. Doskonale znana liczba osobom bardziej technicznym. Koniecznie wszyscy programiści, bo wbrew pozorom bardzo wielu programistów nie skończyło studiów i wcale nie mają przygotowania technicznego. I wy też nie musicie. Planuję trochę później więcej powiedzieć o moich rekomendacjach na temat nauki JavaScripta, później, czyli w późniejszych webinarach. Natomiast Too Long Didn't Read jest taki, że większość osób jest w stanie to zrobić bez żadnych studiów technicznych, w mniej więcej 9 miesięcy intensywnej nauki. I nie wydaje mi się, a nawet są, nie wydaje mi się, żeby to było niemożliwe dla nikogo. Po prostu niektórzy mają większe, inni mniejsze zaległości. Jeżeli ma ktoś zaległości z językiem angielskim, to rzeczywiście powinny być nadrobione bez dużo ciężej, o ile, żeby nie powiedzieć, że nie sposób zostać dobrym programistą bez znajomości języka angielskiego w jakimś stopniu, bo naprawdę większość wiedzy w internecie na ten temat jest w tym języku wymieniana. Poza tym, no oczywiście wiadomości, umiejętność korzystania z Google'a oraz no, z internetu jest tutaj bardzo istotna. Natomiast jeżeli ktoś te umiejętności ma, to zazwyczaj z obserwacji już pewnej liczby osób, przynajmniej czterech osób, mogę powiedzieć, że zazwyczaj to zajmuje około 9-10 miesięcy intensywnej
do pierwszej pracy jako programista. No dobra, to pomówmy o ostatnim typie wartości, które chciałbym poruszyć. Są to wartości logiczne. Wartość logiczna, czyli albo prawda, albo fałsz, czyli albo true, albo false, po angielsku prawda i fałsz. Wartości logiczne oczywiście zazwyczaj powstają z jakichś operacji, kiedy coś sprawdzamy i dostajemy odpowiedź, albo tak jest, albo tak nie jest. No i tutaj bardzo częstą operacją jest porównanie, operator równości. W JavaScriptie używamy potrójnego znaku równości. Nie używajcie podwójnego. Nie będę wchodził w szczegóły, ale krótka odpowiedź jest taka, że potrójny jest uważany za niebezpieczny. Podwójny jest uważany za niebezpieczny. Po prostu używajcie potrójnego znaku równości. Tak wasze życie będzie dużo łatwiejsze i nie będziecie musieli się przebijać przez już nieistotną wiedzę na temat tego poprzedniego, podwójnego, przestarzałego. Więc potrójny znak równości sprawdza, czy dwie wartości są identyczne. No, w przypadku liczb mówi, czy to jest ta sama liczba, czyli jeden potrójny znak równości, jeden daje nam true, bo to jest ta sama liczba, jeden potrójny znak równości, dwa daje nam false, bo jest to inna liczba. Tak samo ze stringami możemy sprawdzić, czy właśnie. Mała rzecz, o której chciałem wspomnieć. Teksty w JavaScriptie, czyli właśnie to, co jest opakowane w cudzysłowy, przyjęło się tradycyjnie nazywać, znaczy w języku angielskim zostały nazwane string od łańcucha, ponieważ były łańcuchem znaków. To jest jeszcze pochodziło ze starych języków programowania, gdzie po prostu można było definiować jakiejś stałej długości tekst, albo można było jakiś łańcuch znaków, czyli właśnie tekst o zmiennej długości. I który tam wiadomo, jak to łańcuch można gdzieś przycinać, łączyć, dodawać. No teraz to już nie ma większego znaczenia, ale ta nazwa string propagowała się i propagowała do kolejnych języków i stała się praktycznie standardem w programowaniu. I ponieważ to się bardzo ciężko tłumaczy, ja widzę czasem takie tłumaczenie jak właśnie łańcuch znaków, ale no jest to bardzo trudna i długa nazwa. I większość programistów po prostu tak nie mówi. Tego się nie słyszy w języku programistów. I żeby nie wykorzystywać takich może niepotrzebnych formalizmów, postanowiłem używać takiego słownictwa, jakiego programiści używają. A programiści mówią stringi. Więc przez całą książkę będę, no czasem będą mówił teksty, ale zrefakturuję tą książkę. Chciałbym, żeby tam było używane wszędzie pojęcie stringi, żeby przyzwyczajać was do tego zabawnego słówka, bo tak się po prostu mówi. Tekst w programowaniu to jest string. Tak się przyjęło. Więc możemy dwa stringi porównywać przy pomocy potrójnego znaku równości. To wtedy sprawdza, czy są dokładnie takie same na każdym jednym znaku. Możemy też sprawdzić, czy dwie wartości są od siebie różne. No i tutaj zamiast pierwszego znaku równości stawiamy wykrzyknik. Ten wykrzyknik to jest uniwersalne zaprzeczenie. Bardzo często w różnych miejscach w programowaniu stosuje się wykrzyknik, żeby coś zaprzeczyć, tak? Zanegować. No i tutaj mówimy, czy jeden nie równa się jeden, czy jeden nie równa się dwa. Czy Marcin nie równa się Maciek? No i widzicie, odpowiedzi są dokładnie odwrotne. Tak jak tutaj mieliśmy true, false, tak teraz mamy false, true. Tak jak mieliśmy true, false, tak mieliśmy teraz false, true. Czyli zanegujemy odwrotność poprzedniego. Także możemy robić porównania, czyli jedna liczba jest większa od drugiej. Nawiasem mówiąc, dla stringów też można to robić, ale ponieważ to są dosyć skomplikowane reguły, postanowiłem w to nie wchodzić, a poza tym tego się po prostu nie robi w ten sposób. Dlatego przedstawiłem tylko porównania, czy jakaś liczba jest większa lub mniejsza od drugiej. No i do tego używamy popularnego znaku
większe albo mniejsze. I dokładnie są takie same reguły. Zwróćcie uwagę, że ten znak nie uwzględnia równości, tak? Czyli jeżeli 3 nie jest większe od 3, tak? Czyli to jest ostra nierówność. Natomiast w matematyce, żeby powiedzieć, że czy coś jest większe, równe, no to używamy takiej podwójnej kreseczki. Ponieważ nie mamy tego na klawiaturze, ciężko byłoby to pisać, to programiści zdecydowali się wprowadzić operator składając się z dwóch znaków: większe albo równe. No i tutaj już jest inaczej. 3 jest większe, równe od 3. 3 jest mniejsze, równe od 3, tak? Ponieważ ten operator sprawdza, czy coś jest albo większe, albo równe, albo mniejsze, albo równe od drugiej liczby. I znów małe ćwiczonko, które chciałbym Wam zadać. Bardzo bym Was prosił, żebyście sprawdzili przynajmniej jedno z tych. I na przykład możecie sprawdzić, czy 2 do potęgi 20 jest większe niż 3 do potęgi 15. No dobrze, to mam nadzieję, że udało Wam się poeksperymentować z tym. Sprawdźmy. Więc 2 do potęgi 20. Zobaczmy, czy jest większe niż 3 do potęgi 15. False. Nie jest większe. No dobra, jeżeli Was interesuje, jakie są konkretne wartości, 2 do potęgi 20, 3 do potęgi 15, no wyraźnie 3 do potęgi 15 jest sporo większe, może nawet 3, żeby mogły walczyć. Nie, do potęgi 10 to stanowczo nie. Gdzieś tutaj się widać spotykają. No dobra, czy 2 do potęgi 15 jest większe od. Jest większe od 10 do potęgi czwartej. True, jest większe. 10 do potęgi czwartej to 10 tysięcy, 2 do potęgi 15 to 32 tysiące. No dobra. Więc poznaliśmy kilka typów wartości, 3 dokładnie. Poznaliśmy liczby, poznaliśmy stringi oraz poznaliśmy wartości logiczne. Tak jak Wam mówiłem, one są różnych typów, tak? Czyli one trochę pochodzą z różnych światów, tak? Czym innym są liczby, czym innym są stringi, czym innym są wartości logiczne. I jeżeli chcielibyście sprawdzić, z jakiego świata jakaś wartość pochodzi, to możecie do tego użyć takiego słówka kluczowego type of. I ja przy pomocy słówka type of mogę sprawdzić, jakiego typu jest dana wartość. No i jak widać, dla wszystkich liczb mówi mi number, czyli po angielsku liczba. Dla wszystkich stringów, jak widać, mówi mi string, tak jak mówiłem, utarły się te stringi w językach programowania. Jak widać, zarówno dla wartości logicznej true, false, jak i dla tego, co zwraca mi jakaś tam operacja porównania, typem jest boolean. To są nasze trzy podstawowe typy wartości, które poznaliśmy w tej lekcji. Jeżeli coś budzi Wasze wątpliwości, to koniecznie piszcie, a ja Wam z przyjemnością na to odpowiem. To są też trzy w sumie, no, są trzy bardzo ważne typy w JavaScriptie. Tak naprawdę no, poznaliśmy już prawie połowę typów w JavaScriptie, bo poza tymi trzema poznamy jeszcze w najbliższej przyszłości null oraz undefined. To są takie specjalne typy używane jako takie znaczniki, to się za niedługo dowiecie. Mamy też funkcje, które też są
są pewną wartością. O nich będziemy mówili już troszkę później. No i mamy też obiekty, czyli też coś bardzo przydatnego, bardzo ciekawego, o czym będziemy mówili też później. Natomiast na ten moment możemy pomówić o zmiennych. No dobra, zamykam część wartości. Przypominam, jeżeli cokolwiek budzi wątpliwość, zapraszam do zadawania pytań. Więc kiedy mówiliśmy o tym, że możemy dodać dwie wartości, na przykład Witaj i Michał, pewnie zastanawialiście się, po co nam taka operacja? Przecież mam Witaj, mam Michał, mógłbym po prostu od razu powiedzieć Witaj, Michał. No, oczywiście, my się trochę bawiliśmy tymi operacjami, że one były wykonywane w jakichś suchych jakichś wartościach. Natomiast one są potrzebne przede wszystkim dlatego, bo zazwyczaj te wartości skądś pochodzą, czyli nie są wiadome zawczasu, tylko dopiero w tym momencie są nam one znane. I tak na przykład to nasze username, czyli ten nasz Michał, no to najprawdopodobniej nie jest coś, co mamy już tutaj, gdy ten kod wywołujemy, ale coś, co na przykład będzie, nie wiem, Michał ustawi to w swoim profilu użytkownika i to będzie gdzieś zapisane i my to dopiero wyciągniemy i dopiero tutaj będziemy mogli zbudować Witaj plus ta wartość Michał. Żeby to wszystko, o czym powiedziałem, było możliwe, musimy mieć zdolność trzymania gdzieś wartości. I do tego właśnie służą nam zmienne. Zmienne, czyli tutaj to const username, to username to jest zmienna. Zmienne wskazują na jakieś wartości, czyli ta zmienna wskazuje na wartość Michał. Kiedy poproszę o wartość tej zmiennej, czyli tutaj po prostu używam nazwy tej zmiennej, to jest sposób, żeby poprosić o jej wartość, to w tym miejscu zostanie użyta wartość Michał, ponieważ na nią wskazuje wartość username, czyli zmienna username jest takim miejscem, które wskazuje na tą wartość Michał i kiedy my jej używamy, to możemy się do tej wartości Michał pośrednio odnieść. Ja sobie specjalnie, często mówi się o innych metaforach, że to ona zawiera albo przechowuje. Ja tutaj specjalnie mówię wskazuje, za chwilkę poznacie dlaczego, ponieważ ta metafora jest powiedzmy mniej myląca w pewnych przypadkach i jest dosyć dobrym opisem tego, co się dzieje pod spodem, bo pod spodem rzeczywiście tak jest, że gdzieś tam w pamięci komputera jest zdefiniowana ta wartość i ta zmienna po prostu zawiera, czy w starych językach zawiera na nią wskaźnik, w nowszych językach, no w sumie trochę też tak to działa, że wskazuje na nią. Możemy tworzyć zmienne na dwa sposoby. Przynajmniej dwa sposoby chciałbym, żebyście poznali. Są one podstawą. Po pierwsze jest to słówko const. Jak używamy słówka const przed jakąś zmienną, to ta zmienna nie może zmieniać wartości. My tutaj mówimy, na co ona wskazuje i tak już zostanie. Nie jest możliwe, żeby ona zmieniła to, na co wskazuje. Czyli jeżeli na przykład bym użył tutaj mojej konsoli, jeżeli ja sobie zdefiniuję jakiś const name równa się Michał. Okay. Teraz robię console log Michał name. Okay. To dostaję wartość Michał. Natomiast ta wartość nie może się zmienić. Ja nie mogę powiedzieć name równa się coś tam innego. Okay. Dostaję wtedy błąd, zrobiłem coś niepoprawnego i moja przeglądarka krzyczy. Inaczej byłoby, gdybym użył słówka let. Let oznacza, że coś może się zmieniać. Czyli tutaj mam let name 2, no niech też będzie Michał.
Znów zrobię console log name. Tak, znów jest mi. A, console log name 2. Znów jest Michał. Ale jestem w stanie zmienić tą wartość. Mogę ponownie powiedzieć: hej, name 2 już teraz powinno się nazywać, nie wiem, Arek. I jak zapytam się teraz o to, na co wskazuje name 2, ono teraz wskazuje na Arka. Czyli let oznacza, że jest to zmienna, która może zmieniać to, na co wskazuje. Const oznacza, że jak raz ustawimy, takie już zostaje na wieczność. Tutaj zwróćcie uwagę na nazwę. Ja to nazwałem username. To jest typowe nazewnictwo zmiennych. Zmienne mają pewne reguły nazewnictwa. Pierwsza z nich jest taka, że zawsze zaczynamy od małej litery i gdy są kolejne słowa, to używamy dużej litery, żeby zaznaczyć początek kolejnego słowa. To jest tak zwana konwencja lower camel case. To jest zabawny obrazek. Dlaczego camel case? Bo tak jak wielbłąd ma garby, tak samo każde nowe słowo jest takim garbem wskazującym na nowe słowo. Jest to rzeczywiście bardzo czytelne dla programistów. To jest lower camel case, a to jak widać jest upper camel case, czyli zaczyna się od dużej litery. Kolejną regułą jest to, że używa się nazw anglojęzycznych. Tak się przyjęło w programowaniu, że używamy do programowania języka angielskiego. I uważa się to za bardzo. Uważa się to za złą praktykę, żeby używać słów polskich w kodzie programistycznym, czyli do nazwania zmiennych, do nazwania funkcji i tak dalej, i tak dalej. Nie mieszamy języków, cały język, wszystkie języki programowania są po angielsku, te słówka function, wszystkie słówka kluczowe, private, protected, whatever, one wszystkie są po angielsku i trzymamy się tego angielskiego. Jest to, powiedzmy, że pewien nietakt w języku, w świecie programowania, żeby nazywać rzeczy w języku, w innym języku. No, czasem można z czymś takim się spotkać, ale jednak doświadczeni programiści raczej nie będą tego odczytywali pozytywnie. I ostatnia rzecz jest taka, że cyfry można używać w nazwach zmiennych, ale w ogóle formalnie nie mogą być na początku, a raczej używa się ich na ostatnich pozycjach. No i tutaj kilka dobrych nazw zmiennych. Username, istTime, czyli znowu camel case, każda kolejna rzecz z dużej litery. Albo user1, user2, kiedy po prostu potrzebujemy jakichś losowych zmiennych. Takie rzeczy wbrew pozorom się odbywają w prawdziwym kodzie produkcyjnym, w dużych tych, oczywiście nie w jakichś tam częściach, raczej w jakichś częściach testowych, ale wciąż takie rzeczy są uznawane. Złe nazwy zmiennych. Books collection nie jest poprawny, ponieważ collection powinno być z dużej litery. Dopiero wtedy będzie to dobra nazwa. One book znowu nie powinno być w ten sposób, nie powinno być cyfry na pierwszym miejscu. Jeżeli chcemy mieć jedną książkę, no to one słownie i book z dużej litery. Jeżeli chcemy mieć jakąś pierwszą książkę, no to book one byłby w porządku. No i oczywiście lista książek polskich nazw, nawet bez O, nie używamy po prostu, nie jest to uznawane za poprawne. No dobra, wspomniałem, że zmienne wskazują na wartości, czyli username wskazuje na wartość Michał, więc jak pytamy o wartość username, no to dostajemy Michał, no a potem zmieniamy, hej, teraz username powinien wskazywać na wartość Marcin, więc jak pytamy o tą wartość, no to dostajemy Marcin. Dlaczego mówię wskazuje na wartości? To robi się istotne, kiedy dostajemy takie troszkę przeplatańce, jak gdy tutaj zmienna A wskazuje na wartość 10 i zmienna B wskazuje na to, na co wskazuje zmienna A, czyli zmienna B również wskazuje na wartość 10, tak? Jeżeli teraz zmienimy zmienną A,
na 20, to co jest ważne, zmienna b wciąż będzie wskazywała na dziesiątkę, bo zmienne wskazują na wartości. W tym przypadku jest to 10 albo 20. Czy ja mogę to rysować? O, może tak. Mogę? Nie, nie mogę rysować. Dobra. Ale zostawię sobie wskaźnik. Warto o tym pamiętać. Metafora przechowywania, zawierania tutaj po prostu nie pasuje, bo od razu sugerowałaby, że ta wartość P również powinna się zmienić, a nie zmienia się, ponieważ zmienne wskazują na wartości, a nie je przechowują. Także jesteśmy w stanie stworzyć zmienną bez wartości. No, oczywiście musi być zmienna let, bo const to miałoby umiarkowany sens. Natomiast let może być zdefiniowany bez wartości i dopiero później na jakąś wartość wskazać. Dlaczego tak się dzieje? No, najczęściej dlatego, bo nie wiem, warunkowo ustawiamy jakieś wartości, albo z jakiegoś innego powodu potrzebujemy po prostu to opóźnić. Natomiast to, co jest tutaj dosyć ważne, to, że co się stanie, jeśli z jakiegoś powodu zapomnimy ustawić jakieś wartości, albo w jakimś przypadku wartość nie będzie ustawiona. W takim przypadku dostaniemy takie słówko undefined. Undefined to jest kolejna specjalna wartość, która służy nam jako właśnie taki znacznik. Undefined może być użyty bezpośrednio, po prostu piszemy w JavaScriptie undefined, czyli w wolnym tłumaczeniu niezdefiniowanym. I no, możemy ją przypisać, najczęściej ją przypisujemy, żeby jakby wyzerować jakąś wartość, tak? Czyli żeby powiedzieć, że coś już nie powinno mieć wartości. Najczęściej jednak wykorzystuje się słówko undefined do porównywania. Jeżeli chcemy sprawdzić, czy jakaś wartość została ustawiona, czy nie, możemy sprawdzić, czy równa się undefined, albo czy nie równa się undefined. No i tak, nieustawiona wartość, no równa się undefined, więc równe undefined, równe true. Nierówne jest false. Potem ustawiamy tą wartość, no i już nie jest undefined. Czyli nie jest undefined true, jest undefined false. Potem zerujemy tą wartość, czyli używamy znowu słówka undefined i wiadomo teraz, nierówne undefined jest false, równe undefined jest true. Analogicznym słówkiem do undefined jest słówko null, bardzo popularnym w różnych językach programowania. Jest to kontrowersyjne, dlaczego tak właściwie to są dwa różne słówka, bo wiele innych języków programowania ma tylko null i jeżeli nie ma wartości, no to używa tej wartości null. No, twórcy JavaScripta zdecydowali się to zrobić trochę inaczej i w związku z tym są trochę inne interpretacje tych dwóch słówek. Null jakby jest, znaczy, może tak, undefined jest wskaźnikiem, który mówi, coś nie zostało zdefiniowane. Null jest wskaźnikiem, który mówi, coś zostało umyślnie ustawione na brak wartości. Czyli tak, czyli umyślny brak wartości. W ogóle null to zdaje się z łaciny. Przepraszam. Null pochodzi od słówka nil, który był w poprzednich językach programowania, a nil pochodzi od słówka nihil, czyli zdaje się, że pustka z łaciny. Nic. No właśnie, czyli poniekąd jest również wskaźnikiem na brak wartości, natomiast no, musi być ustawiony w sposób jawny, żeby funkcjonował. Poza tym nie ma między nimi większej różnicy. Null i undefined nie są sobie równe, są dwa różne wskaźniki. Natomiast są wykorzystywane w podobnych przypadkach, dlatego mogą się czasem trochę mylić. Są to bardzo podobnie używane. No i tutaj przechodzimy już do ostatniego zadanka, które chciałbym, żebyście wykonali. Zastanówcie się nad tym przez chwilę. Mamy taki kodzik, a w nim mamy pewne luki. Zastanówcie się, co w tych lukach powinno się znaleźć, żeby ten kod miał sens.
No dobrze, to żeby Was już nie wynudzić na sam koniec, w pierwszym przypadku, czyli tutaj definiujemy zmienną, tak? Pamiętacie, mogliśmy zdefiniować ją na dwa sposoby: const albo let. Let wtedy, kiedy ją modyfikujemy, kiedy zmieniamy to, na co ona wskazuje. Const wtedy, kiedy ustawiamy raz na zawsze. No, w tym przypadku ustawiamy coś tylko raz, więc użyjemy słówka const. Tutaj powinno być const. Console dla tych, co już się obyli, log. Tutaj natomiast mamy name, jak widać, jest zmieniany w międzyczasie, wskazuje na inną wartość, więc na początku powinno być tutaj let. No i jak widać, w pierwszym przypadku drukuje null, więc tutaj powinno być również null. No, w drugim przypadku drukuje Marcin, więc powinno być w ciapkach Marcin. No i jeżeli ktoś chciałby to zobaczyć na papierze, wszystkie lekcje zawierają te zadania. Starałem się je umieszczać, jeszcze będę umieszczał więcej zadań. To jest również zadanie, które kończy ten rozdział. No i widać, że znajduje się również do niego odpowiedź. Wracając może do samego początku, będę starał się organizować takie webinary raz na jakiś czas. Prawdopodobnie nasz najbliższy będzie za 2 tygodnie, ale jeszcze musimy dogadać szczegóły, czy to z niczym nie koliduje. I będziemy omawiali kolejne części. Natomiast jeżeli ktoś już teraz chciałby się rozwijać dalej w Waszej wiedzy programistycznej, może ja Wam podeślę tego linka także na czacie. Dobra, podeślę Wam go za chwilę na czacie. Natomiast widziałem, że część z Was jest już tutaj weszła. Bardzo zachęcam do komentowania. Będę odpowiadał na komentarze możliwie szybko i udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Tutaj już macie praktycznie wszystkie rozdziały dotyczące czystego JavaScripta, od pierwszego programu wartości zmiennych, które mówiliśmy dzisiaj, przez warunki, pętle, funkcje, obiekty, aż po takie rzeczy jak funkcje strzałkowe czy enumeracje po tablicach, czyli funkcja for each czy map. Więc takie już, powiedzmy, pozornie bardziej zaawansowane tematy, a w praktyce wcale nie takie trudne, a bardzo, bardzo przydatne rzeczy są pokryte w tej książce. Także w drugiej części piszemy grę, więc jeżeli ktoś ma ambicje, żeby nauczyć się, jak pisać gry w JavaScriptie, to będziemy tutaj pisali grę Pong i zupełnie grywalną, fajną grę. Będzie to następne 4 jeszcze rozdziały. Także, jeżeli ktoś ma większe ambicje, żeby wspomóc ten projekt, a jednocześnie nauczyć się z pierwszej ręki JavaScripta, to jest opcja, znaczy zapraszam do zostania recenzentem. Od recenzentów oczywiście będę oczekiwał trochę więcej zaangażowania. Natomiast może to też Was zmotywuje do zostania do nauki wspólnej. Więc jeżeli czujecie, że naprawdę chcecie się nauczyć, to na pewno